czy warto kupić złoto, czy to jest ten właściwy moment na zakup złota, odpowiem bez wahania, że zawsze ten moment jest właściwy. Natomiast dla każdego, kto rozważa zakup złota, bądź jeszcze do tej pory nie miał takiej możliwości, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym to złoto jest. Przede wszystkim doskonale sprawdza się jako defensywne aktywo, zabezpieczające nasz majątek, ale zabezpieczające również nasze inwestycje, szczególnie w sytuacjach dużych zawirowań, dużej zmienności, ewentualnie turbulencji na rynkach. Z jaką sytuacją mamy obecnie do czynienia? Najdłuższa w historii HOSSA. Drugi co do długości cykl wzrostów w Stanach Zjednoczonych. Ograniczenie podaży pieniądza przez banki centralne, które w pewnym momencie doprowadziło tak naprawdę do mocnego przewartościowania rynku kapitałowego. W dalszym ciągu wysoki wzrost gospodarczy, ale już rosnące stopy procentowe wobec rosnącej presji inflacyjnej. To pokazuje, że jest wszystko na razie w porządku. Ale już luty 2018 roku pokazał doskonale, że test rynku nastąpił. Mieliśmy bardzo dużą zmienność, bardzo dużą przecenę. Jak zachowało się wówczas złoto? Złoto właśnie pokazało swoją prawdziwą naturę. Mocno zaczęło zyskiwać na wartości. W ostatnim czasie również wielu ekspertów rynku, analityków, specjalistów zwraca uwagę na fakt, że surowce drożeją w ostatniej fazie cyklu gospodarczego. Zwraca na to również uwagę współzarządzająca funduszem Franklin Templeton w jednym z krajów europejskich w ostatnio udzielonym wywiadzie. Kiedy zbliżamy się do ostatniej fazy cyklu gospodarczego, uwzględnienie złota w portfelu to jest tak zwane must have. Dlatego, że złoto w pewnym sensie będzie reagować odwrotnie proporcjonalnie oczywiście do tego, co się dzieje na rynku, jednocześnie bardzo mocno ograniczać będzie ewentualny spadek wartości naszych aktywów.